wielopokoleniowo, bo babcia, córka i wnuczka. Tak jest. W komplecie trzy kobiety. W komplecie i te trzy kobiety zaproszą nas tutaj dzisiaj do świata bajkowego mażoretek. Opowiedzą nam trochę o tym świecie, bo te trzy kobiety, które są moimi gośćmi, właśnie do tego świata mażoretkowego należą i tym światem tak żyją. I tu pierwsze pytanie już od razu do babci, ale też do prezeski Stowarzyszenia Mażoretek Cieszyńskie Gwiazdeczki, do menadżerki tegoż zespołu. No właśnie, od czego to się wszystko zaczęło, że pani trafiła do tego świata mażoretek? Moja przygoda z mażoretkami zaczęła się od Mai. Od Mai. Od mojej wnuczki ukochanej. Maja, kiedy miała 6 lat, zapragnęła coś ciekawego robić. Chciała przede wszystkim tańczyć, bo od maleńkości miała do tego predyspozycję. A ponieważ trudno było w Cieszynie coś znaleźć, co dla niej byłoby pasją, poszukiwałyśmy dosyć długo i znalazłyśmy piękny zespół Cieszyńskie Gwiazdeczki. Maja od razu, kiedy zobaczyła ćwiczące tam dziewczyny, postanowiła zostać członkinią zespołu. No i tak zaczęła się moja przygoda. Najpierw woziłam Maję na zajęcia, a później, kiedy założycielka tego zespołu, pani Kasia Kubiczkowa, wyjechała do Francji, tuż przed wyjazdem postanowiła przekazać w moje ręce ten zespół. Początki były trudne, ponieważ tak naprawdę zespół no, nie miał konkretnego statusu formalnego, więc własnymi siłami, korzystając też z pomocy innych rodziców, założyliśmy Stowarzyszenie Mażoretek Cieszyńskie Gwiazdeczki. I tak zaczęła się wielka przygoda, ale też i ciężka praca. No właśnie, no bo to jest ciężka praca, tutaj menadżer wie najlepiej, bo to trzeba i środki pozyskiwać, i kierować całym zespołem, i to wszystko tak trzymać i ogarniać. Dokładnie, trzeba zadbać i o tancerki, i o trenerki, i o status zespołu. Poza tym, no cóż, mażoretki to przede wszystkim sport widowiskowy, taneczny, i żeby zaistniały w świecie, to przede wszystkim potrzebują wyjazdów konkursowych, bo to jest ogromna motywacja dla tancerek, kiedy mogą pokazać się nie tylko na normalnych występach, ale i na konkursach, co też jest wielkim wyzwaniem dla nas. No właśnie. A jak mama zareagowała na tą wiadomość, że tutaj Maja właśnie chce zostać mażoretką? Ja się bardzo ucieszyłam, że Maja chce tańczyć, bo ja, jak byłam mała, miałam 3 latka, trafiłam do zespołu ludowego. Aha. Zespół Pieśni Tańca Ziemi Cieszyńskiej. Więc myślałam, że pójdzie na ludowo, ale Maja nie pasował styl ludowy do tańca. Bardziej mażoretkowy. Tak. No właśnie, ale tutaj, jeżeli chodzi o mażoretki, to ważne też są te stroje. Jak już tutaj mówimy o tym ludowym tańcu, no to tam inne te stroje, tutaj mażoretki bardziej takie świecące, takie glamour, błyszczące. I od razu znowu tutaj patrzę na babcię, bo babcia też te stroje szyje, co się okazało i nawet nam zademonstrowała i pokazała dzisiaj. No nie da się ukryć. Stroje mażoretkowe są przede wszystkim ogromnie drogie. Wynika to ze zdobień i z charakteru samego kostiumu. Stąd chcąc, żeby nasze tancerki były piękne, błyszczące, bo takie muszą być mażoretki, postanowiłam troszkę pomóc i zespołowi, ale i sobie finansowo i zaczęłam szyć kostiumy. Początkowo powstały 2 kostiumy dla Mai. A kiedy okazało się, że wyszły całkiem nieźle, podobały się wszędzie, no to zaczęłam szyć trochę więcej. Uszyłam kilka zestawów dla grup, które mamy. No a teraz szyję już bardzo mocno zdobione kostiumy dla Mai i dla naszego nowego, wspaniałego duetu. Czyli mama wspiera, babcia szyje,
Maju, to zadowolona jesteś, no bo tutaj cała rodzina tym żyje. A masz jakiś swój ulubiony strój? Masz jakieś takie specjalne zamówienia dla babci? Nie. Nie. To, co babcia uszyje, to ci się podoba. No właśnie, a jak ta mażaretka powinna wyglądać? Bo już wiemy, że błyszczący strój, ale ważna też jest fryzura, buty. Makijaż. Mażoretki przede wszystkim podzielone są na kategorie wiekowe i każda z tych kategorii ma określone wymagania. Kiedy dziewczynki są mini kadetkami i kadetkami, makijaż jest zabroniony, bo to są jeszcze małe dzieci, ale fryzura w każdej kategorii wiekowej musi być przede wszystkim porządna. Co to znaczy? Gładko wyczesane włosy, nie mogą nigdzie odstawać. Nie powinna mażoretka mieć grzywki, co też ciekawe. Preferowane są różne fryzury, głównie kok z powodu jednej prozaicznej rzeczy. Kiedy tancerki tańczą z użyciem batona, baton bardzo często plącze się w włosach, które na przykład spięte są w kucyk i wtedy nie wychodzą wszystkie triki. Dlatego najczęściej kok, albo też wysoko spięty kucyk. Często robi się też fryzury oparte o warkocze, ale tak, żeby nie przeszkadzały w trikach, które są wykonywane. Prócz fryzury ważny jest również makijaż. Makijaż musi być widoczny, ale nie może być wyzywający. Dziewczyny bardzo często używają cieni błyszczących, no bo to wtedy jest widoczne ze sceny. Bardzo ważnym elementem jest też, wbrew pozorom, nakrycie głowy. Każda z federacji, która organizuje konkursy, wpisuje w regulaminach informacje, jakie nakrycia głowy powinny być, różnie to wygląda, w zależności od charakteru tańca, od przyboru, z którym dziewczyny tańczą. Może to być kwiat wpięty we włosy, opaska na czole, może być aplikacja, ale bardzo ważnym elementem jest też furażerka. Cóż to takiego? Furażerka to taka czapka, powiedzmy, nakrycie głowy, tak jak policji, w wojsku, żołnierze noszą, z tym, że to jest furażerka zdobiona. Jest ona wymagana we wszystkich kategoriach tak zwanych klasycznych oraz w buławie. Bo buława, wiadomo, jest to element orkiestrowy, więc on też ma swoje specyficzne wymagania. Kolejną rzeczą bardzo ważną w ubiorze mażoretki jest obuwie. Dziewczyny tańczą albo w takim obuwiu, jak Maja ma na nogach, czyli co to jest? Jazzówki. Tak. Przy czym jazzówki przede wszystkim wykorzystują kadetki oraz juniorki w tańcu z pomponami, też w tańcu z batonem można, natomiast większość federacji wymaga, żeby począwszy od juniorek, poprzez seniorki, dziewczyny tańczyły w kozakach. Są to kozaczki sznurowane, najczęściej białe, chociaż czarne też niektóre mają. Na obcasie, obcas jest różnej wysokości. Minimalna wysokość obcasika to jest 5 cm. Czyli na to wszystko trzeba zwracać uwagę. Musi być zwrócenie uwagi na te elementy, ponieważ federacje w trakcie konkursów i mistrzostw patrzą na to, zwracają uwagę. Jeżeli te elementy nie są dochowane, to niestety mażoretka otrzymuje punkty karne. Czyli można powiedzieć, że to drogi sport. Bardzo drogi. Bardzo drogi. Przykładowo, pałeczka w tej chwili kosztuje od 70 zł w górę. Pałeczkę właściwie co roku się wymienia, ponieważ dzieci rosną. A wiadomo, czyli to do wzrostu też, tak? Trzeba dopasować. Im starsza, im wyższa dziewczyna, tym dłuższa pałeczka. Najkrótsze pałeczki mają 45 cm, a te najdłuższe, no, mogą dojść i do metra, jeżeli to już jest bardzo wysoka, ale raczej 80
cm maksymalnie. Tak samo pompony. Pompon jeden to też wydatek 70 zł. To też koszty. A pompony muszą być dwa do tańca. Przykładowo buława nasza polska to jest koszt 570 zł. A buława afrykańska, która jest wymagana w Federacji MWF, Federacji Chorwackiej, to już wydatek rzędu ponad 1000 zł. No to spory wydatek, czyli mażoretka musi odpowiednio wyglądać. No i później oczywiście i to poczucie rytmu jest ważne. I bardzo ważne, co poczucie jeszcze? Rytmu. Bo nie każdy nadaje się do tego sportu. Zdecydowanie. Gibkość, pamięć, doskonała pamięć do zapamiętywania układów, elementów układu, koordynacja wzrokowo-ruchowa musi być świetnie rozwinięta. Maja to wszystko ma i spełnia. No zdecydowanie. Skoro została mistrzynią świata i to wielokrotną, więc musi to spełnić. No właśnie, widzieliśmy te wszystkie medale, te puchary. Maju, jak ty to robisz? Dużo trenujesz? No dużo trenuję. No jakoś się dzieje. I ty nawet masz, bo nas zaprosiłaś do swojego pokoju, tam swoją prywatną taką salę treningową. To był twój pomysł, żeby taką salę w domu mieć? Nie. Tak. Mhm. No i mówiłaś, że ty tam często trenujesz, często tam jesteś i ćwiczysz. Ale jak ty to robisz, że ty godzisz i naukę, i te treningi, i jeszcze sama ćwiczysz, i jeszcze pewnie jakieś inne zajęcia masz? No, trzeba sobie to podzielić. Mhm. Czyli ty to masz dobrze podzielone? No tak. Tak? A co na to mama? Tak? Tak. Ma córka to wszystko dobrze poukładane? Tak. Mhm. Czyli taka zorganizowana, dobrze poukładana, wie czego chce. Tak. No myślę, że tak każdy sportowiec. Bo to jest ważne. Bo mażoretki to nie tylko taniec, to jest dyscyplina już sportowa. Mhm, no tak. No i właśnie może o tych ostatnich sukcesach jeszcze troszeczkę Mali porozmawiamy, bo tam jest o czym mówić. Jakby tutaj pani chciała to wszystko wymienić, oj to jeszcze pewnie... Zabrakłoby czasu. Tak, to zabrakłoby czasu, ale takie te najświeższe, najważniejsze osiągnięcia. Ja nie wiem, czy Maja się będzie chwalić, czy babcia, czy mama? No. Ja, mama się będzie chwalić. Ja się będę chwalić, chyba ty. No to może babcia powie. Najważniejszymi osiągnięciami ostatnimi są tytuły mistrzyni świata, które Maja zdobyła jeszcze w ubiegłym sezonie. Pierwsze mistrzostwa, w których wzięła udział, bo oczywiście mówimy o różnych federacjach mażoretkowych, to były mistrzostwa świata w Pradze, gdzie Maja zdobyła mistrzostwo świata w pomponach w kategorii 2 batony. Została wicemistrzynią świata we fladze i drugą wicemistrzynią świata w batonie. Po tych mistrzostwach, niedługo później, wyjechałyśmy na mistrzostwa świata do Zagrzebia. Tu już Federacja MWF. I tam Maja została również mistrzynią świata, tak? W czym, Majeczko, pamiętasz? Pompona. Maja została mistrzynią świata w pomponach, zrobiła furorę. Bo pompony były nieprzeciętnie trudne. No i ostatni konkurs. Wybrałyśmy się na Puchar Świata do Monte Catini we Włoszech. I tam, muszę powiedzieć, że na koniec tego sezonu był to jeden z największych sukcesów Mai, ponieważ w pomponach pokonała 31 rywalek i w batonie również zdobyła złoto, także została dwukrotną złotą medalistką Pucharu Świata. My jako stowarzyszenie w tym roku jesteśmy organizatorami Mistrzostw Polski Mażoretek, które będą się odbywały w dniach od 9 do 11 czerwca w hali widowiskowo-sportowej w Cieszynie. To duże wydarzenie, też takie promocyjne dla Cieszyna. Ogromne. Myślę, że nawet nie tylko dla Cieszyna, ale dla całego powiatu cieszyńskiego, bo zespoły, które przyjadą, rzeczywiście są z całej Polski. Mało tego, no wszyscy będą chcieli tutaj troszkę czasu spędzić. Zresztą będą musieli, bo mistrzostwa są 3-dniowe. A więc noclegi, wyżywienie, pamiątki, spacery i promocja
nas wszystkich. A każdy będzie mógł wziąć udział w tym wydarzeniu, przyjść, zobaczyć tutaj do mażoreczki. Maja też. Darmowy, Maja też będzie startować, ale nie tylko, bo mamy cały zespół, który będzie reprezentowany przez wszystkie tancerki. I co bardzo ważnego, wstęp dla widzów całkowicie darmowy już dzisiaj. Serdecznie zapraszamy, bo będzie wspaniałe widowisko. Widowisko będzie jeszcze poprzedzone piękną paradą mażoretek w swoich eleganckich, błyszczących strojach, a więc będzie co podziwiać. Jeszcze zmieniając temat już tak na koniec, patrzę tutaj na mamę Mai, bo jak byłam na treningu, tutaj pani zwróciła uwagę, że być może powstanie taka, założy pani taką grupę seniorów. Jeszcze się nie udało. I co z tą grupą seniorów? No jeszcze się nie udało zebrać rodziców. No właśnie, żeby też tutaj jakoś zaktywizować rodziców, tak? Jest to trudne. Póki co rodzice niektórzy by chcieli, ale troszkę się krępują, wiadomo, przed dziećmi, bo obawiają się, że te dzieci są lepsze. No notabene chyba tak jest. Może tak jest, ale w każdym wieku chyba można. W każdym wieku można tańczyć, można pokazać siebie i nawet trzeba. No właśnie, no to może się uda i tutaj mama też dołączy i będzie w tej grupie. A ja myślę, że wszystko przed nami i panią też zapraszamy. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę.